witam Was serdecznie na kanale Eko Kreatywna. I dzisiaj będziemy oglądać holumpeksowy, słuchajcie, z nowych dostaw. Właściwie większość jest z nowej dostawy i kilka rzeczy jest z takiej przeceny 50% prawie tydzień później. Większość tych rzeczy jest również ze sklepu Elka w Dobczycach. Słuchajcie, mam dzisiaj tak piękne rzeczy, że nie mogłam się już doczekać nagrywania, bo mam i rzeczy vintage, ze skór, z zamszu, z jedwabiu, z wełen, z merino, z kaszmirów, słuchajcie, szaliki markowe, kaszmirowe, chustki i w ogóle cuda na kiu. Także zapraszam Was już teraz oczywiście na stylówki i mierzymy z tymi rzeczami, które kupiłam. Oczywiście mail do mnie jest podany w opisie filmiku. Kochani, i jeżeli spodoba Wam się ten filmik, to koniecznie polubcie go. Bardzo jest to dla mnie ważne oraz bardzo Was proszę też o subskrypcję kanału. Jeżeli lubicie kanał o dobrym stylu, o modzie, o poszukiwaniu swojego stylu, to będzie to kanał w sam raz dla Was. Lecimy teraz do zakupów. Ponieważ jest tego sporo, będę dość szybko szła z tymi rzeczami. Zacznę oczywiście od tego, co mam na sobie. No i widzicie spodnie, które już były. Spodnie nie są nowością, ale uwielbiam. Wiecie co? Są bardzo fajnej firmy, są świetnie uszyte. Są tak uszyte, że podejrzewam, że na każdą figurę byłyby fajne, bo są klasycznie uszyte, mają takie proste nogawki i w ogóle w tym roku też takie klasyczne właśnie spodnie proste będą, bo no one są troszkę zwężane i ja bardzo lubię spodnie do kostki, zwłaszcza właśnie do traperów, tak jak tu widzicie, albo do sneakerów. Dają trochę taki bardziej młodzieżowy i taki bardziej aktywny feel, mówiąc tak wprost. I słuchajcie, nowością jest ten sweterek, który mam na sobie. Podam Wam markę na ekranie. Jest to sweterek, wydaje mi się, że w rozmiarze M. Ale wiecie co, ja już odkryłam, że takie sweterki ściągaczowe lepiej mieć w trochę większym rozmiarze, bo one się bardzo dopasowują do sylwetki i wysmuklają sylwetkę w dodatku, ale jeżeli są bardzo obcisłe, to no mamy potem taki może dyskomfort, że się trochę pocimy w nich czy coś, więc no bo są po prostu doległe do pach. Więc wolę zawsze mieć luz i to jest właśnie chyba rozmiar na mnie, wiecie co? Ten sweter jest z bawełny i jedwabiu i jak go zobaczyłam, to się tak ucieszyłam, bo ostatnio poluję na taki sweter, nawet chciałam kupić jeden nowy, właśnie z jedwabiem, ale ceny tych swetrów z jedwabiem w tych takich firmach, na przykład Lily Silk, czy też inne firmy sprzedające rzeczy kaszmirowe i jedwabne, są po prostu bardzo wysokie. To jest przynajmniej 500-600 zł za taki sweter, przynajmniej. No i super, po prostu jestem tak zachwycona, bo jest przepiękny po prostu i tak bardzo uniwersalny. Będę dzisiaj go mierzyć do kilku rzeczy tutaj, które będą później też, więc zobaczycie, że właśnie do wielu rzeczy on pasuje, ale przede wszystkim tutaj ta stylizacja ze spodniami i traperami, do jasnych kolorów, ale też na przykład na wiosnę do długiej spódnicy, do spódnicy midi, słuchajcie, do spódnicy, potem Wam pokażę, do skórzanej spódnicy w stylu vintage, też wygląda super. No, także jestem po prostu zachwycona tym swetrem, mimo że taki ciepły krem to nie jest koniecznie mój kolor, ale on ma taki lekko śmietankowy kolor, nie jest jakiś żółtawy, więc cieszę się, bo jeszcze nie jest to kolor, w którym tak źle wyglądam. Może nie dodaje mi mega dużo do urody, ale też nie sprawia, że moja skóra wygląda na jakąś żółtą czy coś, więc naprawdę jest ok. Dajcie znać, co sądzicie, ja uważam, że po prostu jest piękny. Piękny. Słuchajcie, na początek pokażę Wam szale, które się będą przewijać też w stylizacjach, żeby już nie wracać do tego. Słuchajcie, kupiłam tak znowu przepiękne szale. Od razu zacznę od szalika, który jest markowy i jest z 100% wełny. Już Wam pokazuję metkę, patrzcie, Polo by Ralph Lauren. Jest tu napisane oczywiście 100% wełna. Wiecie co, to jest najdelikatniejsza wełna po prostu, jaką można dotknąć. Myślę, że to jest merino, ale nie jest tu napisane. Natomiast patrzcie, jest metka firmowa. Jest po prostu w idealnym stanie i zobaczcie na tą kolorystykę. Jest taki kaki zieleń, ale jakby w takie taki melanż delikatny z pięknymi barwami. Naprawdę jest prześliczny ten szalik i naprawdę on wygląda, słuchajcie, jak nowy totalnie. Ja czasem nie rozumiem tego, no zobaczcie, jest bardzo naprawdę przepiękny. Jest w idealnym stanie, wełna jest mięciutka, jest no jak nowy, po prostu jak nowy. Nie wierzę w to, ale
udało się. No nowy towar, słuchajcie, no to też nie ma żartów, no bo tam ceny też już nie są takie, wiecie, super niskie. Raczej są dość wysokie. No ale szaliki to nie są jeszcze najdroższe rzeczy na nowym towarze, więc można sobie zaszaleć. Zaszaleć, okej. Dobra, kolejny szalik, też jest markowy. Tutaj jest w ogóle jeszcze meteczka. Jest też jak nowiutki po prostu, patrzcie. I to jest, to na pewno już nie jest merino, tylko to jest kaszmir. Niestety składu nie ma, ale no jest to na 100% kaszmir. Każdy, kto kiedykolwiek miał kontakt z kaszmirem, wie, że to jest kaszmir. Po prostu jest to nieomylne. Jest to tak delikatne, niesamowicie przyjemne, bardzo naturalne, w dotyku w ogóle się nie elektryzuje. No i będzie oczywiście też w stylizacji z piękną vintage spódnicą ten szalik. Jeszcze on ma taką jakby jodełkę z kremowym kolorem. Przepiękny jest po prostu, słuchajcie. Same fajne szaliki mi się udało kupić. Następny szalik jest taki artystyczny, jest też super w takim skandynawskim stylu. Wiecie co, w ogóle ten szalik można zapiąć, bo patrzcie, ma guziki z masy perłowej tu. Jednego brakuje, ale ja mam taki guzik identyczny, więc sobie doszyję. Chyba tam w drugiej części, bo z obu stron ma takie coś i patrzcie, to można sobie zapiąć w ogóle, o, być może z tego nawet można zrobić komin, patrzcie, coś takiego się robi, w ogóle jaki piękny deseń ma, to jest kolor taki chłodny beż z kremowym, widzicie jak to się zapnie, na dole też jest takie zapięcie, to niewykluczone nawet, że można z tego zrobić takie jakby bolerko, że sobie to zarzucamy tak i zapinamy te guziki tutaj i mamy taką narzutkę. No, całkiem niegłupia rzecz, patrzcie. Taki jakby szal, ale może być z opcją zrobienia takiego jakby swetra z tego. Świetny jest po prostu, rewelacja. Do na przykład tego sweterka nawet jako takie ocieplenie i patrzcie. O! Ale super sprawa, patrzcie, można zrobić to tak i jeszcze sobie tu zapiąć. Wiecie co, teraz to odkryłam, ale jajka. Coś takiego bardzo ciekawego, bardzo nietypowego, uniwersalnego można właśnie używać jako piękny szal, tak jak będzie później w stylizacji, albo zrobić sobie taki kardigan, taki ocieplacz. Po prostu mega to jest, słuchajcie. Tutaj to można oczywiście dalej zapiąć, ale chyba to nie w ten sposób powinno działać. Ale dobra, mogę to rozkminić, ale nie w tym momencie. W każdym razie coś superowego. Bardzo, bardzo mi się to podoba. I ma bardzo fajny kolor. Można nosić na dwie strony. Na tą kremową. O! Z beżem albo na tą beżową z kremem. I to jest też na pewno wełna merino. To na pewno jest wełna merino. To na 100%. Chociaż metki ze składem nie ma, to wiem, że na pewno to jest merino. Natomiast to jest na pewno kaszmir. Już mam podobną chustkę. Jest identyczna praktycznie, tylko różowa. I trochę mniejsza. A to jest, sami zobaczcie, cieniusieńki kaszmir, bardzo delikatny, z nadrukiem tej arafatki, szaro-czarny. No, po prostu przepiękna rzecz też. Ja mam fioła na punkcie chustek, wiecie co, ja czasem myślę, czy... Ja bym chciała sobie wszystkie chustki zostawić, może nie zostawię wszystkich jednak, bo trochę tego mam, więc pewnie się czegoś pozbędę. Na pewno ten zielony i ten różowy pójdą, bo... I pewnie też ta chusta beżowa. Może tą arafatkę sobie zostawię, bo mam za dużo tych kolorów już w szafie. Słuchajcie, idziemy dalej. To teraz pokażę Wam. Mam dwie piękne spódnice vintage i komplet vintage ze spódnicą z jedwabiu, szyty u krawcowej. Ale teraz najpierw idzie spódnica, którą za chwilę zmierzę do tej bluzki, co mam na sobie. I zobaczcie. Piękna, przepiękna spódnica z naturalnej skóry. Też jest to spódnica vintage z wysokim stanem. Taki ładny kolor. Bardzo uniwersalny. Myślę, że ona jest na mnie idealna, więc dajcie znać, czy dobrze wyglądam. Mnie się podoba i chętnie będę w niej chodzić, jeśli wszyscy doradzą mi, że jest ok. Jeżeli uznacie, że jednak nie wyglądam w niej najlepiej, no to może z niej zrezygnuję. Ale bardzo, bardzo fajna jest i patrzę, czy jest tutaj metka. Bo jest super, patrzcie, w ogóle z tyłu ma zamek, który się całkowicie rozpina. Bardzo praktyczna rzecz na niektóre okazje. Z guziczkiem na wierzchu. Właśnie nie ma, nie wiem, czy nie jest szyta przez jakiegoś kuśnierza ta spódniczka. Pięknie odszyta. Tu jest podszewka z acetatu na 100%. Chociaż
wiecie co, nie, z podszewką to nie powiem na pewno, może to jest nylon. W każdym razie, podszewka jest, to jest ważne w takiej spódnicy. Pięknie zrobiona spódnica, z zameczkami, z wysokim stanem i ten wysoki stan ma taki jakby czubek tu na środku i to jest super też. Taki jest podwyższony na samym środku. Zobaczcie, jak to wygląda właśnie do stylizacji. Ja tu akurat ominęłam trapery i dałam takie kozaki i rajstopy w podobnym kolorze, żeby sobie wydłużyć nogi i chyba nawet przesadziłam, bo wydaje mi się, że teraz mam za długie nogi razem z tuławiem, który się też wysoko kończy. No, ale dobra. Kolejna spódnica. Właśnie mam trzy spódnice. Przepraszam, pomyliłam ilość spódnic. Ta spódnica jest za duża na mnie, zdecydowanie, ale jest przepiękna też. To jest spódnica marki Villa. Patrzcie. Tu jest napisane M. Ja myślę, że ML. Ona jest o tyle fajna, że jest trochę regulacji, bo tu jest taki pasek, który możemy sobie ściągać. Ja tam pokażę to w stylizacji też. I widzicie? I sobie możemy troszeczkę zwęzić pas, jeśli mamy za luźny. Piękna skóra i ona jest w takim czerwonym odcieniu, takim ceglastym. Prześwietna. Patrzcie, tutaj ma z tyłu w ogóle taką kieszeń. Jest taka mniej więcej do kolanka, zależy od wzrostu oczywiście. Dla niższej osoby może być nawet taka za. Patrzcie, jak super zrobiona rzecz. Jak nowa, serio. Troszkę tutaj była przebrudzona, ją gdzieś tam wycierałam w międzyczasie, ale naprawdę patrzcie, jak pięknie zrobiona rzecz. Z paskiem, może być takim wyższym stanem, może być na biodra, jak kto lubi. I super ma zrobione to tutaj, naprawdę super. Oczywiście dla mnie to jest dużo za dużo, ale pokazuję się tam Wam w stylówce, żebyście widzieli poglądowo krój tej spódnicy. Na 100% będzie wyglądała 3 razy lepiej na kimś, kto ma dobry rozmiar, bo mnie to i leci z bioder i trochę zbyt się marszczy w talii. No ale widzicie przynajmniej długość i krój i wygląd tej spódnicy. Uważam, że jest przepiękna, słuchajcie, skóra naturalna. No i teraz też perełka, właściwie naprawdę dzisiaj mam same perełki, co jedna rzecz to jest fajniejsza. Cudowna spódnica w rozmiarze L, 100% wełna, jest to vintage spódnica w naprawdę przepięknym pudrowym różu, patrzcie, Reiner Schurwoll, czy jak to tam się czyta po niemiecku, w każdym razie pure new wool, czysta żywa wełna, patrzcie jakie cudowne. W jakim stanie jest ta spódnica, to czasem bardzo ciężko jest utrzymać w dobrym stanie spódnicę z wełny 100%, bo wiecie, mole kochają wełnę. Ona jest wyprana, bo ja ją prałam normalnie. Normalnie w zimnej wodzie, oczywiście w chłodnej wodzie. Z detergentem prasowałam i patrzcie, no po prostu spódnica jest nóweczka. Jaka piękna spódnica. Ja oczywiście też mam ją za dużą, więc ją trzymam tam, ale zobaczcie, jaki ma super krój, ma te kieszenie. Jak na przykład do traperów super to wygląda, jak się to wystylizuje do właśnie takich cięższych butów. Ja tutaj chyba to mierzyłam do jakichś takich krótszych butów akurat, ale to mniejsza z tym, mogą być właśnie trapery, mogą być wysokie kozaki. Pięknie to będzie wyglądać, jest po prostu zachwycająca ta spódnica, no sami powiedzcie czy nie. I do tego oczywiście, że mierzę ten przepiękny szalik z kaszmiru. Nowiutki, no patrzcie, no para idealna, jeszcze nawet jest to ten sam odcień, jest ten szaliczek z kremem, więc jest tak minimalnie o ton jaśniejszy, ale odcień ten sam, taki właśnie baby pink, taki róż śliczny. Patrzcie, nawet zamek nie jest zepsuty, no ja się nie mogę przestać zachwycać tą spódnicą i też jednocześnie żałować, że nie jest w moim kolorze, Boże, i też jednocześnie żałować, że nie jest w moim rozmiarze, bo no ten kolor, krój spódnicy, na maksa bym nosiła, na maksa, no ale to przeróbka tego jest nieopłacalna. No niestety, to już jest za dużo pracy, za dużo kasy. Polujcie, L-ka, zdecydowanie L-ka. Na M-kę będzie za duża moim zdaniem. No i moi drodzy, teraz będzie perła tego hola również kolejna, czyli komplet z jedwabiu. On jest w szarym kolorze takim, z takim połyskiem, to jest taki typ jedwabiu, który ma taki jakby meszek i patrzcie, no cudo po prostu, też jest to około L-ka, może nawet to być XL-ka. Przepiękny ma kolor, on się tak mieni w różny sposób, zależnie od światła. Wiadomo, to jest rzecz vintage, to nie oczekujcie, że taka rzecz vintage będzie w takim stanie jak ze sklepu nowa uszyta, ale naprawdę jak na vintage i jak na rzecz, która prawdopodobnie ma około 30 lat, jest naprawdę w super stanie. No patrzcie, jakie to jest piękne.
Z tyłu ma taki pas jakby, jak kurtka i trochę przymarszczony nawet. Z przodu ma dwurzędowe zapięcie, takie oversize'owe tutaj poduchy. No i spódnica jest w takim stylu też lat 80. z gumą, więc jest też fajnie, bo jest spora tolerancja tu w pasie, widzicie? Że to może być na wiele rozmiarów, od M-ki wzwyż, bo na pewno na SK to na 100% nie. Myślę, że może nawet L-ka, XL-ka bardziej. Rozmiar z metki jest L, bo tu jest metka, słuchajcie. I no super spódnica, ja to mierzę oczywiście z takim paskiem, musiałam sobie to ściągnąć, no bo nie było szans, żeby ta spódnica się utrzymała na mnie, bo niestety no to już zupełnie nie jest ten rozmiar. No ale patrzcie, no piękny komplet, można też tą marynarę nosić sobie jako taką kurtkę normalnie, do jeansów czarnych, do spodni normalnie, do innej spódnicy, spódnicę też można sobie nosić do całkiem czegoś innego, prawda? Cudo, przepiękna rzecz i naprawdę, zobaczcie jaki to jest porządny, gruby jedwab. Wydaje mi się, że to szyła jakaś krawcowa, bo tak, metek ze składem nie ma, natomiast nie ma wątpliwości co do jedwabiu. To jest podszewka, nie jest jedwabna, ale wydaje mi się, że to jest acetat w tym przypadku, cienki taki. No cudo, po prostu cudo, przepiękne. Zobaczcie mnie, ja jestem i w samej spódnicy, i w takiej po prostu bluzce, i w traperach, i do tej marynary. Jeszcze jedną rzecz pokażę Wam, mianowicie kurtkę zamszową i takie buciki. Kupiłam, słuchajcie, nowe, naprawdę nowe, bo to, o, patrzcie, jeszcze tu jest takie coś od nowości. Nowe buciki zamszowe, nie ocieplane w środku, ale ze skóry całe, od firmy Monsoon, rozmiar 39. Naprawdę śliczne buty nowe, w pięknym kolorze bordo. Takie z takimi kokardkami tu, no dla jakiejś kobiecej kobietki, która kocha bordowy. I te butki Wam właśnie zmierzę za chwilę do spodni i do takiej kurtki zamszowej, rozmiar 42, Antilopen, jakaś pewnie niemiecka firma. I jest to taka pudełkowa kurteczka zamszowa, zapinana na guziki, naprawdę w fajnym stanie. To jest oczywiście kurtka vintage, to nie trzeba mówić. Z takimi rękawkami normalnymi, ale takimi jakby zaokrąglonymi lekko. Typowo taki kurtkowy żakiet. Ktoś jest przewrażliwiony, może wyprać, ale moim zdaniem, patrzcie, jest naprawdę czysty. Super wygląda, trochę można by go przez szmatkę przeprasować, tylko absolutnie nie parujcie zamszu parownicą bezpośrednio, bo sobie zniszczycie. Bo się mogą zrobić plamy i zacieki. Lepiej już przed żelazkiem, ale przez jakiś materiał taki gładki. W każdym razie, patrzcie, jaka piękna kurtka w cudownym kolorze. To na pewno jest rozmiar L. I właśnie zrobiłam stylówkę taką po prostu ze spodniami zwykłą i z tymi bodkami. Wąskie spodnie, te bodki ekstra moim zdaniem. Bardzo, bardzo fajna jakość i no też żałuję, że to nie jest... Bardzo kocham ten kolor, to wiecie, że to nie jest mój rozmiar. Jest to jednak na mnie zdecydowanie za dużo. No i tym sposobem skończyliśmy z rzeczami takimi większymi i teraz dostaję sweterki i zacznę od kamizelki. No to jest też sweter, rodzaj sweterka. Zara, rozmiar L, gdzie co to będzie raczej taka M-ka, L-ka, ale dlaczego? Nam też jest ok. I to jest bardzo fajna składowa kamizelka w takim zielonkawo-niebiesko-szarym kolorze. Piękny kolor, nowiutki materiał, już Wam powiem, bardzo fajny skład ma. Super kamizelka. Pokażę Wam tam do takiego golfika khaki i seledynowych spodni, ale powiem Wam, że chyba nie podoba mi się do końca, że ten golfik jest za ciemny do tego. Ja bym jednak to dobrała do kremowego albo do czegoś tak po zastanowieniu, jak to później widziałam. Jest to tak, 42% alpaka i 27% wełna. Resztę stanowi akryl. Alpaka i wełna w dużym stopniu, słuchajcie. To jest 64% wełny i alpaki razem. Zarowa, nowiutka kamizelka. Bardzo ciepluśkie to jest i z półgolfem. Przesuper. Do tego też mogłaby być w sumie. Nawet może lepiej. Piękny kolor. Mi się bardzo ten kolor podoba. Jeszcze będę myśleć, czy sobie zostawiać, czy nie. Ktoś będzie bardzo chciał, to piszcie koniecznie. Rzecz, którą sobie zostawiam raczej na pewno, bo nie mam takiego swetra, a ma ładny odcień beżu, taki różowawy, który mi pasuje, bo ja nie mogę mieć absolutnie żadnych żółtych i
takich karmelowych, żółtawych kolorów. Sweterek z End Other Stories w moim rozmiarze, piękny kardigan, szukałam takiego, powiem wam szczerze, szukałam takiego właśnie, żeby był chłodny beż i trafiło się, no super po prostu. Jest to też alpaka, 32% wełna, 32%, no i 30% włókien sztucznych, ale piękny sweterek. Pokazuję wam teraz taką szybką przebitkę, jak mierzyłam to do spódnicy skórzanej. Zobaczcie sobie tą przebitkę tam przy lustrze. Pokazuję się wam w stylizacji dzisiaj nowo zrobionej, jednak przeprosiłam się ze spódniczką zamszową, bo teraz ten golfik, taki beżowy, w lekko odcieniu takim różowym, jaśniejszym niż spódnica, mi tu pasuje fajnie. No i nowy sweterek. Możecie zobaczyć, jak wygląda. Tak wygląda nowy sweterek. Piękny, składowy sweterek, mięciutki, super jakościowy. W fajnym dla mnie rozmiarze i nawet w fajnym odcieniu beżu, nie takim właśnie żółtawym, który mi nie pasuje, tylko takim lekko szarawym. Więc myślę, że całość jest ogólnie fajna. No i oczywiście mam draperki, żeby przełamać trochę tą vintage spódnicę. Mogę zdjąć oczywiście sobie górę. Bez sweterka jest tak. I tak to wygląda. No, oprócz tego tutaj do sweterka takiego mogę zmierzyć do takiego golfika również i do tej spódnicy skórzanej, ale bardziej podoba mi się to do tamtego zestawu i na przykład będzie fajny też do spodni, do szerokich spodni będzie super, bo jest krótki ten sweterek. Teraz mam kolejną superową rzecz, to jest piękna, przepiękna bluzka od Basic Apparel w rozmiarze M i ona jest 100% bawełna, jest jak nowa. Trochę mi się tutaj od innego swetra takich kłaczków przyczepiło, ale naprawdę patrzcie, jaki materiał niesamowity. Ściągaczowe koszulki wam zawsze polecam, bo one wyszczuplają, bo te pionowe paski robią taką iluzję właśnie wyszczuplania. Świetne rękawki, naprawdę super, takie bardzo delikatna bawełna, przyjemna niesamowicie. I to jest na pewno L-ka, bo zobaczcie, na mnie jest za duża, zdecydowanie to jest, tutaj niby piszę, że to jest co, z M-ka, ale M-ka, L-ka, no, spokojnie na L-kę. Bawełna cieniusieńka 100% i naprawdę ta bluzka wygląda jak nóweczka, totalna. Super basiczek, taki naprawdę jakościowy, także super będzie zdobyczą. Tutaj jest jeszcze sweter, który zostawiam sobie, Lolis and Laundry, fajna marka. Jest to niby M-ka, ale ten sweter jest niewielki, bo on jest taki do pasa. Jednego guziczka brakuje, ale ja sobie już wymyśliłam, że przeszywam sobie inny guzik w to miejsce, a na dole nie musi koniecznie być tych dwóch guziczków, więc po prostu będę mieć taki sweter bardzo ciepły. Fajna rzecz na przykład właśnie do spodni, jako taki niby cropped żakiecik, sweter. Jak jest zimno, super. Czasami jest zimno, na przykład w sklepie u mnie. Bywa, jak przychodzę i zanim nagrzeję, to bywają dosyć zimne temperatury. No i na przykład mam tutaj do takich spodni szarych zmierzone i bardzo, bardzo fajnie się w tym czuję. I lubię takie sweterki. Może jest minimalnie krótki, ale na przykład do szerszych spodni albo do sukienki szerokiej będzie mega fajnie wyglądał. Dobra, słuchajcie. I teraz znowu mega perły. Rozmiar M. Może być i taki luźny na S-kę, ale generalnie jest to rozmiar M, to jest kaszmir 100%. Patrzcie, jaki nowy sweter. Normalnie jest bez skazy. Tak jakby naprawdę, no nie wiem, może raz ktoś włożył albo w ogóle. Piękny sweter, trochę dłuższy, właśnie fajny, zakrywający biodra lekko. Super ma te, w ogóle ja bardzo to lubię, to jest przepiękne. I on jest ciemno-szary i jasno-szare wykończenia ma. Śliczny jest ten sweter, naprawdę. Jest przepiękny. Do tych spodni by mi fajnie pasował, nie? Jak sądzicie? No dobra, ale w każdym razie 100% kaszmir, jest wszystko napisane na metce, ślicznie wykończony i to jest taki naprawdę jakościowy, mega fajny kaszmirek. Nic nie zniszczone, naprawdę jak nowy sweter. Także, no, mucha nie siada. Tym bardziej, że nie ma much, jest za zimno na razie. Dobra, ale okej.
suchary na bok, teraz lecimy jeszcze z cudownym golfem, który wydaje mi się, że też jest to rozmiar ML, bo na pewno nie SK. Merino Italian Yarn. To jest, patrzcie, Benetton. Sweter z wełny Merino, jak nowy też. No naprawdę, patrzcie, no wełna takiej jakości i nic tu nie ma, ani kulki, ani niczego. Podejrzewam, że może ktoś nie lubił golfów, dostał albo coś. Tu jest napisane, że MK, ale myślę, że MK, LK to spokojnie. 100% wełna Virgin Wool, jak to mówię. Czyli wełna Merino, no bo tam było napisane, że to jest Merino. Patrzcie, spokojnie tutaj LK wejdzie, bo to, taki golf może być też jako rzecz taka bardziej obcisła. Patrzę tutaj jeszcze na dole, jak to wszystko wygląda. Super wygląda. Także piękny golfik Merino, czarny, taki właśnie, znowu basic. Dzisiaj jest festiwal basiców. No i na końcu chciałam Wam pokazać jeszcze super sweterki dla Wiktora. Znaczy jeden będzie, jeden nie wiadomo, czy będzie dla Wiktora, bo jeszcze Wiktor się nad nim zastanawia, a to mianowicie jest też coś superowego. Ja Wam mierzę ten sweter. Żółty sweter od Pringle Golf. To jest mega marka też. Z wyższej półki. Z takim bardzo modnym zapięciem ostatnio właśnie tutaj na ten rozpinany golf. Patrzcie, też jaka wełna Merino. No po prostu... Ja myślałam, że to jest kaszmir, bo to jest tak delikatne, takie mięciusieńkie jak kaszmir. Serio. No ale to napisane, że to Merino. Czyli to jest taki delikatniusieńki Merino. Przepiękny kolor. Żółty, taki jasno-żółty i do tego jest szara lamóweczka. Naprawdę jako taki na przykład, spokojnie może być do L-ki, nawet do, może do XL-ki, bo patrzcie, tutaj to jest jakby męski sweter, że taki unisex, bo może być i męski i damski, ale tutaj jest dosyć duży, więc to może być spokojnie na LXL, na kobietę, a myślę, że na mężczyznę to max L, maksymalnie, raczej takie bym powiedziała, że żeby to fajnie wyglądało, to może MK bardziej. No i ostatnia dziś rzecz, słuchaj. Ostatnia dziś rzecz, słuchajcie, to jest sweter z czystej bawełny dla Wiktora w kolorze, który on kocha ostatnio, od, no, polo od Ralpha Laurena, tak? Piękny kolor i sweter jest z bawełny jak nowy. Naprawdę, no patrzcie. Mam wrażenie, że też może był raz noszony, dwa razy. Kolor w ogóle niesprany, bawełna też nic nie skosmacona. Świetna rzecz, świetna rzecz. Mógłby być też jako damski taki po prostu polówkowy sweter, ale to jest sweter dla Wiktora. Także no chyba tyle na dzisiaj. Tak, słuchajcie, tyle dziś zdobyczy, ale naprawdę dużo tego było, dużo pięknych rzeczy. Także zapraszam Was na zakupy, zapraszam Was do sklepiku, na Vinted Was zapraszam, ale piszcie przede wszystkim, jeśli Wam na czymś szybko zależy, to piszcie na maila modaekokreatywna@gmail.com. I koniecznie też piszcie, czy te rzeczy dla mnie zostawiać, czy nie. Jak w nich wyglądam. Wasza opinia zawsze się dla mnie liczy i zazwyczaj się nią kieruję. Chyba, że coś mnie tak zachwyci, że nie mogę się z tym przez jakiś czas pożegnać. Zobaczymy. Kochani, cześć, do zobaczenia w kolejnym filmiku we czwartek.